Jest 1 października, godzina 10:45. Pasieka na skraju lasu. Tak jak wcześniej pokazywałem, pasieka stanowi ule korpusowe. I ciekawostka, ule, które są ustawione, ule jednościenne, które są ustawione na dwóch korpusach, stoją w takim już półcieniu. Ten półcień rzuca las, słońce idzie już całkiem nisko. I tutaj taki układ powoduje, że matki pięknie wygaszają czerwienie. W rodzinach panuje spokój, który jest o tej porze jak najbardziej wskazany. Odrobinę większy ruch jeszcze przed chwilą był tutaj w tych ulach ocieplonych. W nich siedzą krainki, tak zasadniczo już jako takiego czerwienia też nie ma, ale ruch jest zdecydowanie żwawszy. Później na wiosnę sytuacja się zmienia o tyle, że słońce zaczyna iść wyżej i te ule jednościenne pięknie idą w rozwój, bo są oświetlone słońcem praktycznie od połowy kwietnia do czerwca, od godziny 5 rano do 16. I rozwój jest bombowy. Generalnie czekam w tej chwili już tylko i wyłącznie na dobre ochłodzenie, które ma przyjść pod koniec miesiąca, doczyszczanie pszczół z warozy za pomocą kwasu szczawiowego. Postaram się to nagrać i pokazać, jak to u mnie wychodzi, jakie są tego efekty. Robię to od kilku lat i jestem bardzo zadowolony. Pszczoły wychodzą z zimy z niewielką ilością warozy. I to o to w tym chodzi. Idą w rozwój i noszą miód.